Już wiem prawie wszystko o bibliotece. Prawie wszystko. Zostaje wolny dostęp. Nie wiem, jak tam się wypożycza. Pewnie znowu zrobię z siebie błazna. Chyba sobie daruję. Ale nie, nie mogę. Ta książka jest tylko w wolnym dostępie, a za tydzień ten straszny egzamin. Trudno. Jakoś to przeżyję. Przecież biblioteka to nie horror. Co tu się dzieje? Gdzie tę książkę mogę znaleźć? Może tam znajdę. O nie, to czasopisma. Ja szukam książek. Ojej, ale mnie pani przestraszyła. Czy pani tu pracuje? Nie widzę nikogo, a potrzebuję pomocy. Zobaczyłem w katalogu komputerowym, że jest książka, którą potrzebuję, ale ona jest tylko w wolnym dostępie i nie wiem, gdzie szukać. Spisałem sobie sygnaturę. Czasopisma drukowane. Układ tematyczny według działów. Najnowsze. Tylko na miejscu. Czasopisma elektroniczne na stronie www.bgpw.edu.pl. Ale ja chcę wypożyczyć książkę. Reszta na zamówienie. Czy pani mnie słyszy? Czasopisma, gazety. Ja zwariuję. Nie potrzebuję czasopism. Szukam tej książki. Za mną, proszę. Nareszcie. Ja już tu widzę półki z książkami. Dziękuję za pomoc. Tu na pewno znajdę książkę, której szukam. Do widzenia. Mam. Zapraszam do mnie. Super bibliotekarka, super wytłumacz. Proszę na górę. Jak dobrze, że pan do mnie przyszedł. Ja panu wszystko wytłumaczę. Wolny dostęp to wspaniały pomysł. Super. Mam sygnaturę. Sygnatura niepotrzebna. Proszę zobaczyć. Wszędzie wolny dostęp do książek. Free. Open access. Swobodnie można buszować po wszystkich półkach. Proszę zobaczyć, ile tu wiedzy. Aż 3 poziomy z książkami. I wszędzie można usiąść i korzystać? Tak. Usiąść, leżeć i czytać, czytać i czytać. Fajnie. A co z moją książką? Książka? Tylko jedna? A mamy taki wybór. Aż 18 działów tematycznych. Proszę zobaczyć. Jak to? Tylko w jednym dziale tematycznym jest aż tyle książek. Czy pani to widziała? One same... To wszystko dla pana. Ja już wypożyczam. Nie, dziękuję. To jakiś horror. Chyba śnie. Może ja przyjdę jutro. Dziękuję. To do widzenia. Czy może pani mnie wypuścić? To jeszcze nie koniec. No dobrze, zapomniał pan o karteczce. W wolnym dostępie potrzebna jest nazwa działu tematycznego. Dzień dobry. W czym mogę panu pomóc? Jak dobrze, że panią widzę. Tam na dole. Te bibliotekarki na dole są jakieś inne. Tam się dzieją dziwne rzeczy. Spokojnie. Nie wiem, o czym pan mówi. Ja tylko chciałem wypożyczyć książkę z wolnego dostępu. Spisałem nawet sygnaturę. Gdzie ta kartka? O, jest. Ale zaraz. Tu była sygnatura, a teraz są jakieś dziwne oznaczenia. Sygnatura nie jest przydatna w wolnym dostępie. Zapraszam do komputera. W
wolnym dostępie książki ustawione są według działu. Ja już to wszystko wiem. A nazwę działu najlepiej sprawdzić w katalogu komputerowym. Jaką książkę pan potrzebuje? Podstawy budownictwa i coś tam jeszcze. W zakładce wyszukaj należy wpisać poszukiwaną frazę. W środkowej kolumnie znajduje się informacja o nazwie działu, w którym jest poszukiwana przez pana książka. Aha, to jest to oznaczenie, które pojawiło się na mojej kartce zamiast sygnatury, czyli L12. L12 i hasło podstawy. Całą nazwę trzeba zapamiętać, ponieważ w obrębie działu książki ułożone są alfabetycznie według haseł. Ale jeszcze jedna ważna kwestia. Musi pan sprawdzić, czy książka jest dostępna. Proszę kliknąć w lokalizację, czyli nazwę wolny dostęp. Aha, widzę. Jedna jest wypożyczona do 29 czerwca, ale drugą mogę wypożyczyć. Nie, proszę spojrzeć. Z tej książki można skorzystać tylko na miejscu. Ojej, ale ja do domu potrzebuję ją wypożyczyć. Może pan w katalogu wyszukać wcześniejsze wydanie ze statusem na miesiąc. Sprawdzałem. Jest tylko jedno wydanie tej książki. W takim razie zapraszam do regału. Poszukamy innej książki z tej tematyki. No dobrze, może coś znajdę. To nie. To może... O, jest! To mi pasuje. Nie, tej nie może pan wypożyczyć. Dlaczego? Ta mi pasuje. Szukamy książki, która w katalogu ma status na miesiąc, czyli bez czerwonej naklejki, bo z tych można korzystać tylko na miejscu. Co się z tą książką dzieje? Dlaczego nie mogę jej odłożyć? Książki, z których już nie korzystamy, należy odłożyć na wózek, stojący obok. Wezmę tę samą, bez naklejki. Zapraszam. Książka jest na miesiąc. Można ją przedłużyć 3 razy przez internet, logując się na swoje konto. Oczywiście, jeśli nikt nie ustawi się do niej w kolejce. I tu muszę ją zwrócić? Zarówno wypożyczeń, jak i zwrotów można dokonywać na każdym poziomie wolnego dostępu. Dziękuję pani za pomoc. Do widzenia. Teraz zapamiętaj, jak korzystać z wolnego dostępu. Tak, na długo. Jestem tego pewna.